Firma Eurotechnik specjalizuje się w przebudowie i modernizacji pojazdów różnych marek na samochody pomocy drogowej. Została utworzona w 1999 roku, dokładnie w czerwcu 1999 roku, co oznacza, że obecnie obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Eurotechnik wniósł do Polski doświadczenie niemieckiej firmy, dostosowując swą produkcję do potrzeb najlepszych polskich i europejskich klientów. Produkowane są tu lawety o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do nawet 40 ton. Przerobienie jednego samochodu w zależności od potrzeb klienta trwa od jednego dnia do nawet 4 tygodni. Elastyczność i dostosowanie się do potrzeb klienta to zdaniem właścicieli firmy najważniejsza cecha, wyróżniająca ich od konkurencji. Najlepszym tego przykładem jest chociażby wóz strażacki dla fabryki Volkswagena. Rocznie firma dokonuje mniej więcej 80 przeróbek, a po planowanej rozbudowie hali produkcyjnej i lakierni liczba ta wzrośnie nawet o połowę. Wśród klientów firmy są kontrahenci z Polski, ale głównie samochody z Sępólna Krajeńskiego trafiają na rynek skandynawski, szwajcarski i niemiecki. Jak podkreślają właściciele firmy, Eurotechnik jest jak Mercedes na rynku innych samochodów, głównie dzięki największej sile przedsiębiorstwa, jaką są pracownicy. Jak twierdzą właściciele, załoga firmy to stabilny i dobrze zmotywowany zespół profesjonalistów i to dzięki ich zaangażowaniu i wierze w sukces udało się osiągnąć tak wiele.